dive for it. Wait for it. Jak zaczynać to z pieprznięciem atomowym? Bo czemu by nie? Dobra, koniec klasyki. Więc witam wszystkich kurde serdecznie z powrotem tutaj na strumieczku. Witam. Siema Mariusz, siema Hugo. Aż mi się parkutowanie zeschował z dupy z tego podekscytowania. No spoko. Otóż mały update tego, co się działo, że miałem TC ze strony Blue Screeny. Revy jest idiotą, ponieważ zauważcie, że mój komputer w teorii jest taki sam jak wcześniej. Ale jest jednak troszkę inny, ponieważ została wymieniona płyta główna, ale system się zdołał przenieść z poprzedniej płyty głównej na nową. No oczywiście wiadomo, system jest na tym normalnie na dysku twardym, ale wiecie, kwestia między innymi sterowników. I niestety najprawdopodobniej to się gryzło, a ja debil nie zrobiłem formata. Brawo ja! Ale najważniejsze, że już działa. Prawda? Gdzie jest Fir? Gdzie jest Średnia Hawajska? Gdzie jest Borubar? Gdzie jest Borubar? W dupie. Ja zgaduję, że pewnie do Fir z formatem poszły sejwy. Więc musiałbym po prostu najzwyczajniej w świecie od nowa przechodzić. Dobra, skończyliśmy chyba. A w sumie. Bo na poprzednich dumowych ładowiskach skończyliśmy pierwszą część Wild Thingy. Mieliśmy zacząć drugą. Tylko niestety wywalił Blue Screen. No i takie kurde efekty. No ale. Ty od klasyka, co zrobisz, nic nie zrobisz. Więc przede wszystkim za namową Stanleya postanowiłem dokończyć tego wada, ponieważ po prostu ten wad jest fajny. Więc zaczniemy oczywiście od części drugiej. Oddawaj Borubara. Ty, ale nie wiem, kim jest Borus. Robimy sobie tylko tutaj sejwiczka. Dwa. A u was co tam słychać? Run! Cholera, jakie rakiety. No widzisz, ty robisz domowe wadowice, a drugi raz, że to gra w Half-Life. I tak po 24 latach dalej ta gra miażdży. Nie! Ja się tutaj z tobą nie zgadzam. Lepiej byś zrobił, jakbyś zagrał w Black Mesa. Ulepsza to
co Half-Life 1 zrobiła. Znacznie lepszy pacing. Niezbędne zmiany fabularne, które dzięki czemu historia zyskuje na sensie. Oczywiście wiadomo, każdy ma inne usta. Dobra, tu możemy zapisać. Ale prawda jest taka, że Doom jest nieśmiertelny. A bo mogę ubiegnąć do trzech. O cholera. Au. Więcej amunicji. A u was co tam słychać? A tak, znaczy jak moja matka grafice, bo się podjeździła zlepkie straty z Pretu 96 roku, bo jaka ta gra jest mistyczna. Sprite i realizm. Pozdrawiam. Zauważ tylko jedno, Mariusz. Doom 3 uderzyła w znacznie inne... Killer Boulder! No i wracając, Doom 3 to uderzyło w znacznie inne tony. Oczywiście nie śmiem mówić, że Doom 3 to zła gra, a oczywiście to jest zajebista gra. Anna, zajebistego. Nie wiem dlaczego. Strzelaj do ludzi w wieżach, bo... by mieć większe szanse na przetrwanie. To by zadziałało w przypadku JFK. Dumczy to taka mieszanka Half-Life i Duma 64. To Dum 64 jest prawdziwym Dumem 3. Thank you.
Tak, zabite. Jasna cholera, ale ich dużo. Chyba się nie fajtują. Co? Aż muszę zobaczyć. O, masz. Faktycznie. Ale zaraz, dobre, kurde. Niby na żywo, a tu jednak... Ups. Ups. No właśnie, Artur ma kurde wolne, czy co? What the hell, dude? Aj. No nie za fajnie. I teraz pytanie tylko, kto się komuś pierwszy w paradę. Chociaż jakby się uprzeć, ja przecież dawałem zapowiedź na YouTubie, że dzisiaj o 20 wracamy. Zaczęliśmy przecież pieprznięciem. Oh well. Ja mam w sumie nieczyste. O cholera. Co teraz? Dwie osoby. Długo w tym Fort Murzynar spędził czasu i może Telek z Piotkiem powielił. Ale bezki tu zauważyłem, że coś się zrobił bardziej aktywny, jeśli chodzi o strefę. Cztery live.
widać na Facebooku. Może nie widział. Kolejna część edycji chyba o dwóch koszulcy stretchu. Mariusz, usuń to nazwisko, już! Rodo, kurwa, Rodo! Co jest, kurwa? Gdzie ta myszka? Rodo, kurwa. Bo on na to wyraził zgodę. Ja nie. Moje imię i nazwisko. Jestem już... Albo ładnie tak się wpierać w kolejkę, pozwól do Rewiego wyśleć. Nie wiedziałem, że Rewi streamuje. Jeżeli Rewi streamuje i macie ochotę iść do Rewiego, to idźcie do Rewiego. Tak jak mówiłem, robię tego streama spontanicznie tylko dlatego, żeby mieć materiał do CTKJ, więc jesteście świadkami nagrywania materiału do odcinka i wam zdradzam. I też robię z tego odcinek, więc przepraszam. Rewi pozdrawiam. Możemy zróbcie rajd Rewiemu, napiszcie, że jesteście ode mnie. I przepraszam bardzo, nie wiedziałem. Więc przepraszam, że się wryłem. To jest spontaniczna decyzja pod wpływem alkoholu. Ale dobrze, kontynuując mój wywód. Dlaczego Arline Tycoon 2? Wchodzę sobie na moją bibliotekę. Spoko, Mariusz, widziałem! Czy ktoś tam mnie odwiedzi, co będzie miłe. O! Dobra, tutaj wiem, co będzie. Thank you.
siema, Artur, siema. Co to za wcinak jedzie w streamy? Jestem taki, że zrobię z tego odcinek jeszcze na jutro, ale dlatego, że się delikatnie. Pozdro se od Artur. Morono, na żywo, CTK Jotlaj. No, dzień dobry, 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 dzień dobry. Znaczy Artur, żeby nie było. Żadnej dramy nie ma. Tak się zdarzyło, no trudno. Stuff my dick into a furnace. Bruh. Tak, na tym pieprzę mój ostatni stream. Ale teraz działa. Zapraszam. Zbieraliśmy na Syberię 4. Na... Co to to się stanęło? Wow. What? The fuck? Okej. Jednak możliwość bycia duchowo na odcinku Artura Żirowie kusząco. Koło nie trzymam na siłę. Jeśli chcecie zostać u mnie, to się ucieszę. Ale jeśli chcecie u Artura, to oczywiście pewnie u Artura. O nie! Co sądzisz o kolejnym rzucie Papa Smurfiku? Papa Bui. Papa Bui. Papa Bui. Papa Bui. Teraz rzutem na dupie każdego normalnego Polaka. Data jest taka. Nie zapisałem nic. Wracając. Teraz to rzutem na dupie normalnego polskiego społeczeństwa jest to oczywiście Srarkin Srajman. Tak, Srarcik. Dzięki studio, że chociaż tyle. Bo to, co odwala pan Srarcin, to po prostu... Tak się nie robi. Teraz wam pokażę coś zajebistego na tej mapie. Patrzcie. Strzelę tu, ale ślady są tu. Ponieważ tu jest teleport. A teraz zobaczcie. Pyk. Pyk.
widać. Co na Fame MMA, serio? Ja sobie otwiera galę Fame MMA. No, nie Fame MMA, tylko MMA VIP. To jest gala tego idioty Najmana. Generalnie żal... Żal i cringe. To... Chodziło mi o te całe MMA VIP. Raport Geralt złogił, ale nie mogłem ich zrozumieć, bo tak bardzo bluzgał. O te Arturki. O nie, nie powinienem ty tego tak mówić. Nie! Podziwiło mi oczywiście o Abschweilie! Znane w polskiej wersji jako arcypodle... Pod... I tego nic nie zmieni. Nic! O, jak dobrze tutaj apteczka. Będzie pozew od Artura. The fuck? Okej, okay, to czerwony kluczyk. O! Nie powinienem tego robić. Stanowski! Ale musicie przyznać jedno. To naprawdę musicie przyznać. Stanowski zrobił naprawdę zajebistą robotę, szkodząc temu szkodnikowi. The fuck? Jakby ktoś mnie pytał, czym jest Mafia Puszka, to by powiedział, że to zorganizowana grupa przestępcza. To ja! Widzicie, problem jest taki, że srarci Najman tego oskarża Stanowskiego o hipokryzję ze względu na to, że na Grondzie, który swoją drogą jest włodarzem z tego, co ja pamiętam, z współpracownikiem, dokładnie nie pamiętam, jest przecież Mateusz Borek, to że część tych zawodników jest w jakiś sposób że miała przestępczość przeszłość. Ale zgaduję, że to pewnie w porównaniu to były jakieś płotki są. No.
kolorniki umiem grać dodatki do Quake'a, taki labiryntów mi do tera dawno nie uświadczyłem. No fakt, dodatki do Quake'a są dość trudne. Bo można się naprawdę srogo pogubić. Dobra, otwierać. A to był Brolek. Nice gun. O! Czy ja aktywowałem przeciwników za pomocą patrzenia w lunetę? Swoją drogą kolejny kawałek z Quake'a dłoni. Babobój. Tego idiotę to tylko wyłącznie należy wyśmiewać. I broń Boże traktować poważnie. Broń Boże! Powiedział ten, co nie wierzy. Wycofka po aptekę. Serio mówisz, że Srarcin chce rewanżu z Najmanem? Cringe. Najman i rewanż na Najm... Nie no, prośba. Nie. Thank you.
to się tutaj nie zmieścił. Hitbox bossa rozwalony. Ale co to oznacza? Oj! O! Ten raz skoczyłby się po sekundzie. Logik przynajmniej nie na peramaty. Prawda jest taka i nie da się tego ukryć. Przynajmniej powinien po prostu zniknąć z życia publicznego. Zaczekaliśmy się tylko na 2-0. No ja tutaj się akurat zdecydowanie nie zgodzę z tym stwierdzeniem. Wow. Tak jak mówiłem, ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem. No może na początku Krypto trochę szalał, ale potem się ogarnął. Teraz jest szanowanym zawodnikiem i komentatorem. Więc ja akurat tutaj Krypsona zdecydowanie uszedłem w obronę. Zresztą taka jest prawda, że spokojnie by nalał tego Neymana. Ouch! Na temat Joli Ruto już to teraz jest modelką gdzieś w Ameryce. Dokładnie nie wiem. Dokładnie nie wiem, co tam robi, szczerze mówiąc. Ani mnie to ziemi, ani mnie to kleje. Kierowana przez Jasia Kapelę.
co może pójść nie tak? Wszystko. I tak najgorsze to jest to, co teraz się odwala w Wieluniu. Bo ludzie są absolutnie słusznie wkurwieni na to, co odwalił ten ich burmistrz. Będzie kurde straszne. Chociaż nie zapominaj, że będzie się na... Jaś kapela będzie się napierdzielać. Jak z jakimś eksprzytupasem TVP. Pan zawsze zostanie zwany, bo dokładnie. Chyba, że Awał coś się sprzedał. Już mu zafundował pestkę. Czy tak dokładnie było, to ja nie wiem. O! Gdzieś to mnie zabrało. A gdzie? Pierwszy Bapetu ma 2, czyli na to wychodzi, że skoczyliśmy łatwinki 2. No to czas na trójeczkę. Ostatnie coś. Mieczyk. The fuck. Szaru Wariora. Będzie tutaj. Jakiś sekret? Wow! Jako ciekawostkę wam powiem, że to jest też wykorzystywane do terytrapów. No nic, idziemy. Co to było? Ktoś zastawił nasze szlaki. Wejdź do dupy, no to wchodzę. Sam muszę szukać wejścia. O! Jest wejście. Pistolet. Kurde, dwa. Wygląda to jak poważne rewolwery z Cyrusama.
strzelają.